Pędzi się nowe zwierzątko o przepięknej łacińskiej nazwie Sciurus vulgaris, która jest zupełnie nazwą nieadekwatną do wyglądu tego zwierzątka, a którym to zwierzątkiem jest wiewiórka ruda. Maluch berbecie. Pokażę Wam dzisiaj, bez rozpowiadania się, jak wygląda karmienie sciurusa wiewiórusa z czykaweczką. Cześć, pokaż się. To jest sciurusa strzykawka. Sciurus zaraz się wyczuje i będzie wiedział, o co chodzi, więc stanie się to trochę prostsze. Ale trzeba mu pomóc i nakierować. Czyli ściskamy żabsko. Proszę bardzo. I sciurus już wie, co ma robić. Ło. Jeszcze. Czy chcesz sama? Nie, nie będę cię trzymał. Zrobimy to sama. Przepyszne. Nie wiem, czy to słyszycie, jak ona wylaszcza zabawnie. Zasysa. No i jeszcze. Niam. Miam. Do przerwy. Ja jestem. Moja plastikowa mama. No dobra, przechodzę z powrotem. Proszę bardzo. O, tak, tak wygodnie, co? Tak wygodnie. Zaprzemy się nóżką na palcu. I będziemy sobie pić. Ale ciekawostką, wiewiórka jakaś musi być, więc generalnie jak wiewiórki są głodne i mają deficyt swoich orzeszków, żołędzi i innych rzeczy, to wyjadają małe piskraki z gniazd. To urocze zwierzęta. Wyjadają małe piskraczki. Sciurus vulgaris. Dźwięki wydają niesamowite. Jo, jeszcze. Mam przejść tu się pokaż ładnie. Dzień dobry. Ach, nie wiewiórko. Wiewiórki mają specyficzny zapach, jak rudy. Miksy tchórzofretek z... Nie gryziemy. Teraz mamusia wnosi do dziecku brzuszek, żeby pobudzić czerwienia i ja ją ładnie zastąpię. Masujemy brzucho i masujemy, a zwierzak nie chce zrobić siku, tu gdzieś popełni odchód, krótko mówiąc. Najlepiej robić to w skutku. Nie wiem, czy zauważycie odchód, może nie. Zobaczymy. Jak mała małpka. Dobra, powiedz papa. Ściurusa. Ściurusu vulgarisu. Jak to się odmienia? Jakieś pomysły. Ściurus się vulgarisie. Papa. A też jako mały bonus, żeby nie było, że tylko ściurus, nakarmię inne zwierzątko, które jest równie urocze. Którym to zwierzątkiem jest mały zając. Tadam. Zająca karmimy dość podobnie. Z tym, że ściurus je sam, a zając nie do końca. Trzeba go zachęcić do tego. Proszę bardzo. No, wcinaj. Niu? No dobra, trzeba zasłonić mu oczka, bo jest nieśmiały chłopak. A tak naprawdę trzeba im zasłaniać oczy, wtedy chętnie piją. No jakby w umyśle zwierzątka instynktownie zwierzak myśli, że jest pod matką. W sensie pod matką. Tak to chciałem powiedzieć. Już? Jeszcze? No, gdzie jestem? Już mnie wzięli. No, jeszcze maleństwo. Trochę, że za mało tego wypił. No, ciągniesz.
Polacy są przeurocze po prostu. Mówię, najlepsze jak są małe i mają wielkie oczy i wielkie, wielkie nosy. Później proporcje się zmieniają i zostają wielkie uszy. Dobra, nie kicamy kolego, mówimy cześć i sobie idziemy.